Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Ściganci. Witam bardzo serdecznie, jesteśmy widzowie w tym oto pięknym miejscu widzowie. I zobaczcie jakie fury za nami dzisiaj stoją. Mamy Mazdę, mamy Hudsona Horneta, mamy widzowie Pana Króla, mamy Złomka, Ogórka. No i oczywiście jakiś taki lekko upośledzony McQueenie. Ale widzowie, dlaczego my tu dzisiaj jesteśmy? Bo się będziemy ścigać tymi furami. Ale zanim to ty zostawiasz lajka w górę, suba na dole, bo przypominam, że zbijamy 40% oglądalność bez suba do 20. Więc jeżeli chcesz tym pomóc, a oglądasz bez subskrypcji, to bardzo się serdecznie zachęcam do tego, żebyś zostawił tego suba na kanale, żeby być oczywiście na bieżąco i wiedzieć, co tu się dzieje. No i co widzowie, no kurde, dzieje się w ścigantach, dzieje się, ale też trzeba mieć chwilę spokoju dla siebie, więc dzisiaj sobie znowu zaczynamy od takiego luźnego wyścigu z chłopakami. Jak widzicie, tam jest młody, jest cała nasza ekipa, mamy tutaj też tego naszego wtyka od Redudu widzowie, więc myślę, że będzie fajna zabawa, mamy fajną ekipę dzisiaj do wyścigów i myślę, że ten wyścig fajnie siądzie, będzie na pewno ciekawy, bo mamy tu kilka underdogów, takich jak na przykład Kanciarza ze Złomkiem i Aidena z Ogóraskiem. Ja sobie pojadę Hudsonem Hornetem, który ma kopa widzowie, uwierzcie mi, że ma kopa ta auto. Młody oczywiście ma naszego gruza, którego jak widzicie dosyć nieźle jak na ten moment odrestaurował, jeszcze lepiej niż my. Mamy oczywiście tego naszego ziuta z Redudów. No i co widzowie, no chyba czas zacząć grać. Przypominam jeszcze raz o lajku, subie, co? Gramy widzowie. Wiecie co mi się wydaje? No? Że to będzie najdziwniejszy wyścig, w jakimkolwiek braliśmy udział. Damy rady, będzie dobrze. Chodź tu do nas. Że ja? Słyszysz? No, musimy się umówić i w ogóle wszystko przegadać. Się. Ja od razu mówię, że jak Kanciarz to wygrasz z Łomkiem, to jesteś najlepszym kierowcą w Los Santos. Oj, nie kuś, bo zrobię to. Kupię ci całą skrzynię wódki, jak to wygrasz. Kup mi szczura. Kupię ci szczura, nawet dwa. Mam już jednego, więc drugiego. Dobra, drugiego ci kupię. Co tam, młody, jak tam? No, człowieku, patrz sobie, pudę w ogóle odpisać za te dwa koła, nie? No właśnie, widzę. Ładnie, ładnie. A gdzie ty to w ogóle robiłeś? U Ewana. A, Ewan ci to robił. No dobra, spoko. Ale tego, w ogóle czemu nie mówiliście, że takie bajery ma? Zobacz, w ogóle na przenie lampy, zobacz sobie. No i dlaczego? Teraz są schowany, nie? No. A jaki teraz przełącz do nowa? Kurde, ty, ja sam nie wiedziałem. Właśnie, nawet nie powiedział, ja nawet o w ogóle o tym powiedział, nie? Nieźle, nieźle. Dobra robota, fajnie to wygląda. Ale co, na razie się auto sprawuje, mam nadzieję. No tak, na pewnym wyścigu takim, po takie auta, no i zajęłam, no nie wygrałam, ale drugie miejsce zajęłam, dobrze chyba. Nie, to zajebiście. A ty jak tam? Pomidor, bardzo dobrze. Czujesz, że osiągniesz dzisiaj w naszym dzisiejszym wyścigu coś? Oj tak, osiągnę tak? Wyżyny wszystkiego. Wyżyny? Mam piękną rejestrację, to wystarczy. No właśnie, widziałem. A czekaj, tu jest Złomek. A jaką rejestrację ma Pan Król? Jak ma Pan Król, to jesteś super. A nie, ma King, dobra. King. Ten ma Wójt, dobrze. Moja rejestracja jest moją rejestracją. A McQueen jaką ma rejestrację? Nie, amatorka. Najbardziej mnie boli to, że te auta wszystkie ja robiłem. No oprócz McQueeniego, bo McQueen. Nie, Złomka słuchaj, ja znalazłem, przepraszam. No właśnie, chciałem przypomnieć, że Złomek to tutaj, nie no, przy Złomku to najwięcej roboty musiało zostać włożone, tak? Dobra, pardon, większość. No wiesz jak trudno się te matki usuwało. Tu uderzysz, tam uderzysz. Widzowie, ale najbardziej to mi się chyba te dwa auta podobają. One są po prostu jeden do jeden wyciągnięte no po prostu z filmu. Zobaczcie, no Pan Król wygląda 1 do 1, Wójt wygląda to, też 1 do 1. Nie wiem, przynajmniej naklejki są przynajmniej na pewno bardzo podobne. Nie wiem, czy są do 1 do 1, bo nie pamiętam dokładnie, co miał tam napisane. Ale no, idę. Fotę robimy? Pamiątkowo? No. Aha. Dokładnie. Pamiątkowa fota. Besties! Boże. Wyślij mi na naszą klasę. Dobra, już. Na co? Na co? Na co? To już dawno nie istnieje, ty. Ile? No, ja już zrobiona fota? Tak, zrobiona. Dobra, super. Dobra, jedziemy chyba naszą taką standardową trasę stąd, co? No. Czyli jaką? Jedziemy tu, później skręcamy w prawo, jedziemy na Sandy, później na Yellow Jacka i z Yellow Jacka i wracamy tutaj. Jest ogólnie jeszcze. Czyli po prostu taki kwadrat walimy, no. Te Mazdy są już gotowe tak naprawdę na sprzedaż i dzwoniłem do tego typa i powiedział, że jest chętny, że mógłby kupić. No dobra, no to co, no to możemy się z nim jeszcze na albo na dzisiaj, albo na jutro rano umówić i trzeba mu to opchnąć, bo kasa się przyda, nie? Dobra, to dawaj. Słyszałem, że procenty jakieś dla mnie? No tak. O, wiadomo. Super, bo jak GPS-a nie mam w tym Złomku. No, dziwne, żebyś miał. To jest odpal. Chciałem powiedzieć, żebyś to odpalił na telefonie, ale zapomniałem, że telefonu ty pewnie też nie masz. Co technologii, Kenneth? Nie rozwalcie mi kolejnego kogocika, dobra? W ogóle zobaczcie widzowie, jak to auto się podnosi, jak się dodaje gazu, widzicie to? Wiesz, to jest niesamowite, ale jestem ciekaw. No kurde, takiego wyścigu w tej serii jeszcze widzowie nie było. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Najbardziej jestem właśnie ciekaw, jak sobie poradzą chłopaki między innymi ze Złomka i z Ogurasa. Kurde, ja bym chciał być na przodzie, żeby wypróć troszeczkę, ale kurde, nie wiem, czy ja tutaj dam radę się coś ustawić tak sensownie. O, ustawię się obok Złomka.
No, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knocking. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rock. Nie, widzowie, udaje nam się tym wójtem coś na razie. Młody nas tam trochę goni. Ale ten wójt za dupca. O nie, Pat Król nas goni, widzowie, nie! No i dupa, ale może będziemy mieć drugie miejsce. O nie, McQueenie też nas goni. Ty, Złomek, co? Nie wiem, czy wy to widzowie widzieliście, ale tam Kaciarz z Złomkiem się rozdupcył. Earning by the day, every second minute. Used to pay me none, look, now they pay attention. Everybody said they drip, but I banded it. See them copy all the looks, but I stay switching. Pick up the loot, then hit the bank. Can never change, still roll the chain. Widzowie, młody nas goni. Nie. To jest walka o trzecie miejsce z młodym. O, co jest? Ale w łeb z nim idziemy, co jest do cholery? Sorry! Ja nie wiem, nie mam pytań, czemu my tak długo jechaliśmy łeb w łeb, naprawdę. No nie wiem, bo pamiętam, że jeszcze nie umiem dobrze usłyszeć tej turbiny i tak dalej. Kanciarz! No było blisko, no! Kanciarz! Ja widziałem, jak ty przydupcułeś w tory. I przekoziłkowałeś. Widziałem to nie były tory, to były traktory! Ja widziałem, jak przekoziłkowałeś. Oj, tam przekoziłkowałem, oj! Biedny złomek. Tam, wie, zero. Zobacz, jak on wygląda z przodu, zobacz, jak jego twarz wygląda. No, uśmiecha się na twój widok. Taki trochę ugięty. No, trochę ugięty. Uśmiecha się na twój widok. No, ogór szybki jest. Tutaj maska otwarta, widzę. A tam. Lekko ostatnio, bo mi jakiś ogór w dupę wjeżdżał. Tutaj jakby, też maska jakby otwarta. To nie brzmiało. A dobrze ci było chociaż? Bez skojarzeń prosiłbym. Dobra, już to tam wiesz. Ja cały czas ogarniam, że ja mało o tobie wiem. Jezu, wy jesteście debilami, przysięgam. Każdy ma jakieś hobby, Kenneth. Wy jesteście debilami, przysięgam. Chwila, mam ważne ogłoszenie. No. Trzy co? No, pomyśl. Co trzy? Trzy? No. Trzy o wyścigi. Nie rozumiem. Trzy wygrane. Ja nerki nie oddam. A, że znowu wygrałeś. Mhm. Wiesz co? Pojechałbyś o górę, to byś nie wygrał. No cóż. O, tyle kolego. Ale niemiło. Ej, w ogóle kto ten samochód ten tu? A, mój. Jest akcja. Ej, jedziemy jeszcze raz. Jedziemy jeszcze raz, ale się zaraz. Dobra, już, spokój. Co to było? Nie wiem. Gdzie jest młody? Co z młodym? Został. Żyje. Sprawdźcie, co z nimi. Cholera, Kenneth, mamy problem. Czekaj. Co jest, widzowie? Ktoś nas z jakiś zamach robił. Cały jesteś? Co wy zrobiliście? No nic, no musieliśmy się bronić przecież, no. No i strzeliście, o Jezu. Słuchaj, Ejden, weź go na razie. Weź go do auta i zawieź go w jakieś bezpieczne miejsce. Co jest? Kto to? Słuchaj, to są najemnicy. No to się już domyśliłem, ale do cholery jasnej kto? Od szepuncia. On chyba wie, że to ty. Ja p***.
No szkół musiał widzieć. Musiał widzieć, jak wtedy kurwa go obserwowaliśmy, no. Możliwe. Czas nam się kończy, panowie. No ładnie. Ty kandziarz nie wiesz, o co chodzi, ale to najwyżej się chłopaki nie tłumaczą. Jak do mnie strzelali, no to chyba jestem zmartwiony. Dobra, idź kandziarz, przynieś mi kanister. Trzeba to posprzątać. Masz pewność, że to są oni, tak? Tak. Ty jesteś we krwi cały. To jest ich krew czy twoja? Ich. Okay, wyciągałem dobra. Tego trupa z... Dobra, bo masz, wiesz, no sam zresztą widzisz. To idę, przebiorę się później. Ja pierdzielę, no. No na pewno musiał mnie rozpoznać, no. Jak tyle ze mną wojny już toczył. Trzeba przyspieszyć nasze działania, żeby się go pozbyć, bo to tak przez jeszcze kule wyrwiesz. No jeżeli teraz najemników na nas wysyła, to on już jest mocno zaangażowany w to, żeby się nas pozbyć. Nie oszukujmy się. Sorry, dobrze, że nie mam bandany w kieszeni. No, i dobrze, że ich wszystkich utłukliśmy. Daj mi to, kanciarz. Jezu. Dobra, trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. No już, bo dla mnie nie wystarczy. Kaciarz, błagam cię, nie mam czasu teraz na twoje żarty, okej? Od tej czapki to ci łeb przegrzało. No to już... Dobra, odejdźmy. Nie zwijajmy się stąd jak najszybciej. Podamy. Zanim się tu policja zjawi i inne służby tego typu. Ja pierdzielę, widzowie, no. Nie sądziłem, że tak pozytywną, wiecie, no chwilę ktoś może zepsuć tak szybko i w taki łatwy sposób. No nic, no. Musimy sprężać ruchy i przestać marnować czas na zabawy i inne rzeczy. Bo zaczyna się robić za bardzo grubo. Mazdam całą strzelaną, cholera jasna, no. Aiden, gdzie odwiozłeś młodego? W warsztacie. Zaraz będę. Dobra, widzowie, musimy na chwilę odjechać na jakieś dalszą odległość i przegadać, co robimy dalej. Tylko gdzie byśmy tu mogli się udać, cholera jasna, nie wiem. O, tam pojedziemy. Tam chyba nigdy nawet nie byliśmy w ogóle. Tej serii, a dosyć odludne miejsce, więc chyba będzie gitem na takie pogadanki poważne. Dzwonię od razu do tego swojego kumpla. Niech on nam zdaje raport z tego, jak mu idzie i jakie ruchy podjął i w ogóle. I ile mu to jeszcze zajmie, bo cholera jasna, czas nam się kończy. I trzeba się sprężać jak najszybciej, bo to nie może tak wyglądać. No, dzisiaj mogli zabić nas przy okazji młodego do cholery. To jakiś ważny młody? Czy to ma jakieś znaczenie? Po prostu bez sensu, żeby traciły osoby życie, które nie mają z tym nic wspólnego. Rozumiesz, o co mi chodzi? No dawaj, podjeżdżaj tutaj na miejscowe. On już jedzie. Dobra, super. Widzowie, czekamy w takim razie teraz na tego ziomka od wtyki. I co, i czekamy, aż zda nam raport i to, co nam powie. Tam będziesz? No to już jest troszeczkę śmierdzące. Musieli nas śledzić. Albo ktoś dał im znać, że dość nietypowe auta ścigają się, cholera jasna, na tym, nie? Nietypowe, kurde, każdy może się ścigać gdziekolwiek, to nie musiało być ty, że zachodzi. Witam cię, przepraszam za spóźnienie. Siemano. Dobra. Mamy problem. Jaki? Czas nam się kończy, był przed chwilą zamach na nas. No okej, okay. czyli już wiedzą, tak? Nieważne, słuchaj, musisz jak najszybciej, jak ci w ogóle idzie? Gadałeś już z kimś? Tak, na razie rozmawiałem tylko z dwoma osobami i powiem ci, że wyniki nie są zbyt zadowalające. Dobra, ile... Moment. Mhm. Ile was wszystkich liderów jest łącznie? No ogólnie jest nas sześciu. Sześciu łącznie z głównym liderem, tym waszym, czy sześciu waszych grup? Sześciu naszych grup. Czyli z liderem siedmiu jest was. Tak, no. Okay. No i czyli na razie dwóch mamy, z dwoma rozmawiałeś, czyli jeszcze dwóch, którzy nic o niczym nie wiedzą, tak? Tak, jeszcze tak. Jeden na pewno się z nich bujał razem z tym szefem na tej transakcji. No i na pewno któryś z nich się nie zgodzi. Aktualnie no to powiem ci, że jeden z moich znajomych jest trochę bardziej chętny, ale on i tak jakby jest do tego niepewny w końcu, wiesz, on no wiesz, po prostu boi się, bo czuje w tym trochę zdradę, nie? Więc on jest tak już trochę bardziej przekonany, ale dalej nie jest pewny, no a ten drugi to tak średnio. Tak średnio, ale to myślisz, że jakbyśmy mogli ich przekonać? No nie wiem, no musimy, w sensie wiesz, ja od tego nie zależę, to wy musicie zdobyć ich zaufanie. To ty byś musiał, stary, jakoś wiesz, zbudzić w nich zaufanie i pokazać, że to ty jesteś tą osobą, która ich wszystkich złączy jakby, nie, w jedność. No jasne, tylko że wiesz, to nie wszystko ode mnie zależy. Ja się będę starał jak mogę, ale to w was też jest nadzieja. Dobra, próbuj dalej, namawiaj ich, nie wiem,
możesz im nawijać jakikolwiek makaron na uszy na to, tylko żeby do tego spotkania doszło. No dobra, uwierz mi, że jak dojdzie do tego spotkania, to wyjdzie tylko na dobre rzeczy. No ja się domyślam, no ja wam ufam. Zrobię co w mojej mocy. Do spotkania musi dojść, bo inaczej będzie lipa i każdy ze sobą będzie walczył, będzie się zabijać bez powodu. No wtedy ta organizacja się skończy. Skończy się ta organizacja, my się skończymy i wszyscy umrą. I skończy się to albo na tym, że policja nas wyłapie jednego po drugim, albo sami sobie postrzelamy po głowach. No, i na tym się pokończy to wszystko. Więc no. Skup się naprawdę i, nie wiem, poczytaj jakieś książki o manipulacji czy coś, choćbyś miał ich nawet zmanipulować. No pewnie, no. To jest po prostu w dobrej wierze, po prostu robimy to. No dobra, to ja będę jechał, będę działał, no i potem się gdzieś spotkamy i wam dam znać, o co chodzi, dobra, o co się dzieje. Plus. Cześć. Na razie. No nie jest kolorowo, no. No nie, nie. Trzeba się ruszyć. Jeżeli oni na nas polują, to pytanie, jaki ruch dalszy zrobią. W tej sytuacji wszystkie nasze biznesy, rodziny, wszystko jest zagrożone. Jeżeli... Mam nadzieję tylko... Ty masz jakiś biznes? To ochronę lepszą sobie załatw, bo to może tam też się trochę podziać. Dobra, powiem zaraz chłopakom, żeby się tam w razie ukręcili. Najgorszy jeszcze jest scenariusz taki, jeżeli oni się dowiedzieli o współpracy naszej. Wtedy podejrzewam scenariusz taki, że to nie my zbierzemy wszystkich liderów i ich ustawimy przeciwko waszemu liderowi, tylko lider wasz ustawi wszystkich liderów przeciwko nam, dokładnie. No, odwrócie drogi, no. Bo stracą wtedy zaufanie do ciebie, że współpracujesz z kim? Z kimś, z kim oni od wielu miesięcy toczą wojnę. Dobra, no nie wiem co... Trzeba przemyśleć po prostu dalsze kroki. Musimy na dniach się zastanowić, w jaki sposób możemy wzbudzić zaufanie Redwoodów i tego, żeby doszło do tego spotkania faktycznie. To jest zadanie na najbliższe dni. Dobra, ja się rozejrzę, trochę poniucham, co tam się dzieje, jaka jest atmosfera wewnątrz organizacji Redwoodów i jesteśmy w kontakcie telefonicznym, nie? Dobra, no. O, Boże Święty. Prasz tego młodego, czy nic mu nie jest? Na razie. Na razie, no. No nic, wy widzowie, prosiłbym was naprawdę, to jak nigdy was tak nie prosiłem, tak teraz was proszę. Błagam, wręcz błagam. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak możemy wzbudzić zaufanie reszty liderów Redwoodów do tego, żeby do tego spotkania doszło, żebyśmy mogli powiedzieć to, co chcemy powiedzieć i przedstawić się dowody, jakie chcemy przedstawić, to piszcie na dole w komentarzach. Jeżeli ktoś napisze jakiś sensowny pomysł na to, to ja się na pewno do tego zastosuję i myślę, że spróbujemy tego waszego sposobu. Na ten moment, widzowie, ja wracam na warsztat, bo trzeba z młodym porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Bo podejrzewam, że młody przeżył niezły szok. On nigdy najprawdopodobniej nie miał nic wspólnego z takimi wydarzeniami. Nigdy raczej do niego nie strzelał. Nigdy raczej strzelaniny na oczy nie widział, a tym bardziej trupów, które na tamtym miejscu widział. Więc no, trzeba jak najszybciej się do niego udać i z nim na ten temat porozmawiać. Gdzie młody? Tu jest. A, już widzę. Widzowie, ciężka rozmowa nas czeka. Jak się trzymasz? Co ty tutaj zrobiliście? Nie rozumiem trochę pytania. Nabiliście ich, tak? No, a jaki mieliśmy inny wybór? No, nie wiem, myślałem, że po prostu jesteście tacy jak ja, że jedziecie samochodami i się ścigacie. No to rzeczywistość trochę wygląda inaczej, no niestety. No, ale czemu tak nie myślisz? Chciałem być taki jak ty, tak dużo jeździć na wyścigach w ogóle, ale nie zabijesz ludzi. I nikt ci nie każe tego robić. To czemu ty to robisz? Już się w to władowałem, z tego wiesz, jest ciężej wyjść niż wejść. To tak to działa ten biznes i tak to wygląda. Zapytaj resztę chłopaków, jak sami mają takie, że mają takie same odczucia z tego. Biznes? Co ma biznes związany z zabijaniem ludzi? Zdziwiłbyś się jak dużo. No myślę, że wyścigi nie są. Do wyścigów nie potrzebujesz zabijania ludzi. Nie potrzebujesz, ale tak się przynajmniej moja historia potoczyła i tak się to wszystko potoczyło, że skończyłem tu, gdzie jestem i na tym, co robię. Nie, ja chciałem być tacy jak wy, ale no... Dlatego ci ostrzegałem, żebyś się nie ładował do ludzi, do których nie masz podjazdu. Czyli to żeby się nie... do was? Żebyś się nie ładował w jakieś lichwiarstwo, w jakieś podbijanie do ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami jak my. Nie wiem, wiesz co, jak ja muszę to przemyśleć. Bo ja myślałem, że to inaczej funkcjonujecie. Mówisz mi, że chciałbym, żeby to inaczej wyglądało. To ale jak widzisz, na przykład ci ludzie, którzy przed chwilą do nas strzelali. Na przykład oni. No i co, a ile ludzi zabiłeś? Wiesz, ciężko na to pytanie odpowiedzieć. No, czyli tak dużo, tak? Nie wiem, takich rzeczy po prostu ja nie liczę. Nie wiesz co, dla mnie to jest chyba to za dużo. Ja sobie, nie wiem, chciałem otworzyć własny klub taki, jak wy macie i sobie powiedzieć, ale to chyba muszę to myśleć samemu, wiesz? Bo ja nie chcę, żeby musiał zabijać ludzi. Mówię ci, że nikt ci nie każe. Po prostu nie popełniaj takich błędów jak my,
nie ładuj się w to gówno, rób po prostu swoje, jeździ, ścigaj się, organizuj te swoje zloty itp. I tylko tym się zajmuj. Nie wchodź w żadne inne biznesy, biznesiki, co by ci znajomi nie podpowiadali, po prostu w to nie wchodź. Co by ci nie proponowali, czy to jak najmniejsz... No nie, no wiesz o co mi chodzi. Chyba? No, nie wiem, no ja was chyba zostawię i idę przemyśleć, bo to dla mnie trochę to dużo było, wiesz? Ja nigdy nie mam broni w ręku. I lepiej nie miej. Może tak, trzymajcie się, chłopaki. Trzymaj się i uważaj na siebie. Siemanko. No trochę się widzowie pokićkało. Młody raczej miał nie wiedzieć o tym, co, czym my się zajmujemy. I no raczej, no lepiej było dla niego, jakby faktycznie nie wiedział. Jeszcze jeden jest cały we krwi, Boże Święty, widzowie. Tragedia. No to się trochę pokomplikowały sprawy, co? No daj spokój, ja już mam dosyć. Czego ty masz dosyć, Kanciarz? No ja myślałem, że to po mnie przyjechali. A czemu? Kto miałby do ciebie podjeżdżać i ciebie... Słuchaj, bierz albo nie, ale mnie szukają pewnie ludzie, dobra? Jacy? Różni! Inni bezdomni? Nie, pamiętasz, że moim ja butelkę pracowałem? No, pamiętam. Podróżowałem dużo, parę nielegalnych dokumentów się zrobiło, a ty od razu bezdomni. Oj, Kanciarz. No, zobaczysz jeszcze, że po mnie prezydent Wenezueli wyśle gończych. Kogo? Na prezydenta? Kogo po ciebie prezydent Wenezueli wyśle? Co no. Do tego prezydent Wenezueli, przepraszam bardzo. Byłem kiedyś w Wenezueli. No i co? I już nie chcę być w Wenezueli. A Wenezuela chce być... Oglądałeś kiedyś Pingwiny z Madagaskaru? No. No i Skipper tam zawsze mówił, że on nie chce wspominać o tej... O czym to było? O Danii, nie? No. No, to dla mnie jest Wenezuela tym, co dla niego Dania. Coś ty tam odwaliłeś, Kanciarz, niby? Nie wiem, boję się, ale wiedzą o tym pewni ludzie. W tym ja. Nie, on nie słucham? Wie. Nie, on nie wie, że ja jestem wygłupien, nikt o tym nie wie. Ty koszulkę w ogóle przebierz, bo masz całą we krwi. A jeden, to po pierwsze. Po drugie, Kanciarz. Nie. Ja wiem, że ty lubisz sobie podkoloryzować rzeczywistość. Wierzę ci, że byłeś w Wenezueli, a najprawdopodobniej byłeś tylko po to, żeby kupić tani benzynę. Dobrze, słuchaj. Upamiętasz moje słowa jeszcze. Zobaczysz, że Wenezuelanie są groźni. No mogą być groźni, no jak każdy człowiek z innego narodu. Dobra. Co? Gówno. Przepraszam. Ten. Co my robimy dzisiaj jeszcze? Ciekawego. Nie wiem. Ja bym schron kupił. Wpłacamy na cele charytatywne dla piesków. Do schroniska. Ty, na no serio, pytam. Wpłacę na numer pomocy. Ej, dobra. Nie, tak serio teraz zapytam. Czy wy macie jakiś pomysł, co my mamy zrobić z faktem tym, że ludzie na nas wysyłają najemników? Schować się! A, okej. Okay. No to powiem ci... Nie, to nie byli Wenezuelczycy. No prawda, gdyby to byli oni, już by nas nie było. No właściwie tak co to było, bo ja nawet nie wiem. No byli to byli najemnicy Redudów. Rozumiesz. Przypał. No przypał. Bo ja nie wiem, czy wy jesteście teraz świadomi tego, co się dzieje wokół nas, ale od kilkunastu dni próbujemy przejąć władzę w Redudach. To dobrze, że nas informujesz, Kenneth. Bardzo ci dziękuję. Mamy dowody na to, że ich lider handluje narkotykami, przez co właśnie wydarzyło się to, co się przed chwilą wydarzyło. To ja się A bo pytam. On się o tym dowiedział, że mamy dowody na niego. Po co się miesza, czy się pytam? Po co? Po to do cholery jasnej, żeby mieć kiedykolwiek raz w życiu spokój. Rozumiesz? Żeby no przestać mieć do cholery jasnej no na głowie Redudów. I mamy świetny spokój. Jak wszystko się uda i pójdzie po naszej myśli, to będziemy mieli spokój od Redudów, od agencji federalnych, od wszystkiego. Co by nam na karku nie wisiało, będziemy mieli do tego spokój. No dobrze, ale jakbyś się nie mieszał, to już byśmy mieli spokój. Naprawdę, Kenneth, dziękujemy w imieniu całej po prostu gromady bezdomnych. Ja nie wiem, ja mam dosyć. Przypomnij ci, dlaczego ostatnio zastrzeliliśmy ponad kilkanaście osób. No dlaczego? A co masz na łbie? Aha. No właśnie, więc przestań im pieprzyć jakieś angażowanie się i nieangażowanie się. Ale to była sprawa... Nie ma ale, nie ma ale. Zamknij się po prostu. No, Kenneth, dostałem jakiegoś zastrzeżonego SMS-a, żebyś wbił na Radio 25. Co jest do cholery? Nie wiem. Może być ciekawe. O co widzowie chodzi z Radiem 25? Nie mam pojęcia, ale no cóż, wbiję, zobaczymy. Halo? 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 Patryk? Halo? No halo, odbiór. Okej, okay, jesteś na tym radiu cholernym czy nie? No jestem, halo. Podejdź na molę, musimy pogadać. No czemu przez... A, w sumie ta telefonu nie mam. No na przykład. Dobra, zaraz będę. No, dlaczego? A co będziesz? Jedziesz Ewan ze mną? No mogę jechać. Ej Den, do ciebie mam inną prośbę. Słucham. Miej na oku młodego i komis. Jakby się miało coś wokół nich dziać, to mnie informuj od razu. No dobra. Dobra, ja co mam robić?
Ty? Poczekaj, skoczę na szybko, po co? Zreperuj nie wiem. Masz... No. Ja jestem przydatny, wbrew pozorom. To zajmij się czymś pożytecznym, okej? Okay? To jest zadanie dla dzisiaj dla ciebie. No Jezu, no ja sam nie potrafię wymyśleć. To już nie mój problem. Zobacz, nie mam pojęcia, gdzie Ewan poszedł, więc taka sytuacja. Poczekamy sobie na nim przed warsztatem, ale zaczyna robić się ciekawie, widzowie. Ja będę patrzeć, obserwował. Dawaj mi znać, jakby cokolwiek się działo, jakby się kręciło jakieś podejrzane auto, najmniej podejrzane, jakie by się mogło wydawać. O, jest. Powodzenia. To od razu dawaj znać, po prostu. To będzie owocny dzień, jak on za mnie jedzie. Oj, będzie. Jedź, nie marudź. Zaraz, jedź. Gaz muszę zdjąć. No, to widzimy się. No, na razie. Więc widzowie, no cóż, zaczyna być ciekawie. Zaraz sobie pogadamy z Patrykiem, bo podejrzewam, że ma jakąś sprawę dotyczącą Natana, no bo ostatnio... bo my daliśmy mu ostatnio ten telefon nasz. I podejrzewam, że to może chodzić o to, może mu się udało odszyfrować, cholera jasna, ten numer, który do nas dzwonił, czyli numer Natana. Dobra, widzowie, no nie wiem, gdzie jest Ewan gdzieś poszedł, jedziemy po prostu bez niego w takim bądź razie. Jedziemy się spotkać z Patrykiem i z nim porozmawiać i zapytać, co się dzieje i jakie ma informacje i czy udało mu się odszyfrować ten numer itp. itd. Więc widzimy się, widzowie, już na molo przy Patryku. Chyba jest i Patryk, widzowie, w tym GTR-ze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nikogo innego tu nie widzę, więc to chyba jest on. Siemano. Witam. A masz ten telefon? No. I co z nim? Jesteś pełen na wstępie? 6 gamon, jakich mało. To znaczy, bo się już dobrze zaczyna. A co mi ostatnio powiedziałeś na temat tego numeru? No, że dzwonił zastrzeżonego. No właśnie, ale taki jest problem, że nie dzwonił. Zastrzeżonego, tylko zastrzeżonego numeru. Co ty gadasz? Ja szukam całej pamięci twojego telefonu jakichś zastrzeżonych numerów, lokalizuję je, a teraz nie ma tego numeru. No to faktycznie jestem debilem, bo no byłem święcie przekonany, że on do mnie zastrzeżonego dzwoni. No dobra, no ale to jeżeli masz ten numer, tak? To co ci się udało ustalić? Na przykład udało mi się ustalić jego lokalizację, którą wklepałem w GPS-a, tak żeby cię mieć na bieżąco. Co ty nawijasz? No to co słyszałeś. Czyli co, dzisiaj go śledzimy? No badało. Jeżeli mamy czegoś się dowiedzieć, to chyba w taki sposób. Dobra, teraz pytanie. Jedziemy moim czy twoim? Pytanie, czy ty nie byłeś tym samochodem na jego spotkaniu? Nie, byłem GTR-em. No, tylko też nie wiem, czy on nie zna swoich samochodów, nie? No to... No może znać, ale jak będziemy i tak mieli jego lokalizację... No nie pytałem. To wiesz, to możemy się trzymać od niego nawet z 200 metrów dalej, nie? No w sumie się razem. No jak chcesz, to budżet, ja tylko dawaj. To wyciągnę i... Dobra. Ej, dobra, widzowie, robi się ciekawie, bo mamy lokalizację tego Natana, więc zaraz będziemy go śledzić. I ciekawe, co nam dzisiaj pokaże życie Natana. Jakby to nie brzmiało, widzowie. Co on ciekawego sobie porabia? Gdzie mówisz? Centrum miasta. Centrum miasta? To weź mi ten, podłącz jego lokalizację pod GPS-a. Daj mi sekundę. Dobra, wbijasz mi to? O cholera. O, super, już się wbija. Dawaj. Ja jest obecnie w tym miejscu. Dobra. I ja już powinienem też go widzieć normalnie na tym, nie? Tak, jeżeli spojrzysz w okolicy na GPS, to będzie się odklikał samochodziku. Dobra. Dobra, widzowie, teraz na minimapie, podobno, z tego co Patryk mówi, jeżeli będzie w okolicy ten nasz ziutek, czyli Natan, no to będziemy go widzieć na minimapie. To jest idealne, więc ono też ma swoje wady. Mhm, czyli może nie wiem. Jeżeli będziemy już ultra daleko od niego, to wiesz. To już zniknąć może. Znaczy, to aktualnie na chwilę obecną mam przybliżone dane, więc to jak będziemy widzieć, to będzie mi dokładna lokalizacja. Okej, dobra, czaję, no. Więc możemy się trzymać na dystans, ale miadę do sądka, nie? No mi się wydaje, żeby tak po prostu się trzymać na taką odległość, żeby nas nie widział, nie? No, na jeżeli sobie. Będzie ulicę dalej, to będziemy jechać po prostu ulicę wcześniej. Jeżeli on skręci, to my skręcimy dopiero jak on znowu skręci. Typ to wadzi śrub, jak uważasz się. Dobra, damy radę, Patryk. Ja ci ufam po prostu. Ale rozumiem, że dzisiaj tylko obserwacja, nic więcej. No wiesz, no jeżeli rzeczywiście te informacje by się potwierdziły. Ty, widzę jakieś autko na GPS-ie. Tak, to będzie to. No, czekaj. Bo to jest ustawione na konkretny pojazd, więc... Dobra, czekaj. Na razie jedzie tą drogą, cały czas prosto. Nie wiem, czy wy to widzowie widzicie, ale macie na minimapce takie autko, które się porusza w stronę północy. Jest teraz coraz bliżej. O, widzicie, teraz się zatrzymało, stoi na skrzyżowaniu. Tutaj stoi na skrzyżowaniu przed nami. Więc ja nie podjeżdżam, albo mogę podjechać zobaczyć, czym on tam jedzie. On chyba w tym SUV-ie jeździ, co? Chyba tak, po prostu wziął jakieś auto, żeby się nie wstał w oczy. Dobra, cofnę trochę bardziej, poczekamy aż on się ruszy na tym GPS-ie. No, super, może ja zjadę jednak. Rajas, on jedzie, jakieś... czy co on robi? Nie, czerwone ma, żeby się ktoś... Ale jakby jak czekam, dobra, jedzie. To powiedz mi, o co chodzi z tym blondaskiem? Z jakim blondaskiem? Ten, co się zamksił.
Że młody. Na przykład. Chyba tak na niego mówić, tak? Mhm. No to taki dzieciaczek, którego można powiedzieć, że tak osę pod skrzydła wzięliśmy. Nic. Czy to nie jeździ z wami na akcję? Nie. Dopiero dzisiaj przypadkiem był świadkiem akcji. I mam rozumie, że nie zareagował zbyt pozytywnie na to. Nie, totalnie. Był w szoku. No wiesz, co się dziwi, zwykły dzieciak z ulicy. No. Wolałbym się z nim zamienić, tak szczerze, miejscami. Mówisz, wolałbyś taki być taki on, żeby się niczym nie martwić, to po prostu iść samochodem? Wiesz, jak zakopiemy to wszystkie nasze sprawy, to może być na to szansa. Mam taką nadzieję, stary, mam taką nadzieję. Trzeba sobie stawiać do wysokie cele, Kenneth. Może kiedyś będziemy mieli spokój. Może. Czy to tak siak, największe nasze zmartwienie jest jak to nie Fib, nie? Jak będziemy Fibu, to jeszcze nas nie jest problemem. Ale on stoi na światłach. Jestem ciekaw, widzowie, gdzie on może jechać, tak szczerze. Bo na razie to on tak jakby jedzie ze strefy industrialnej do centrum. Tylko, że po co on jedzie do tego centrum i do kogo, po co? Czy wraca do domu? Nie, tego. Bo wy mieliście jakieś akcje w studencie. No, strzelali do nas ludzi. Mhm, to jest to powiązanie z młodym, nie? Mhm. No nie wiem, to miałem możliwości, wysłałem tam zaufaną osobę i zabezpieczyła wam samochody, ale to wiesz. Co? Wysłałem tam jedną osobę, żeby zabezpieczyła te samochody. Tam chyba było auto tego dzieciaka i jedna z waszych. Mhm. Dzięki. Jak tam będziecie chcieli, no to... Ej, tu w mieście to będzie go tak łatwo śledzić. On jest teraz centralnie ulicę po lewo. Tylko wiesz, co mnie zastanawia? To nie, tak szczerze to mi nie dawało spokoju, kiedy to odkryłem, nie? No. Że skoro on może być jakiś wyjść tym agentem, to już słyszę taki scenariusz i tak dalej, to czemu miałby ten telefon przy sobie? Żeby dało się go zlokalizować. Nie wiem. Mi się wydaje, że po prostu on się, może nie że wie, ale na pewno się pewnie się domyśla, że my go śledzimy. A po prostu, że będziemy chcieli to dojść. Nie mam pojęcia, Patryk, ale na razie po prostu zobaczysz go, zrobimy tak, żebyś go zobaczył z odległości i po prostu, wiesz, no już będziesz miał jakiś przynajmniej pogląd na to. Czy to jest faktycznie on, czy to nie jest on. W uliczkę wjechał. Tu po... widzisz? Tutaj, wysiadł. Ja muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie go będziemy dalej obserwować. No, mi się wydaje, że tutaj na dachy będziemy mogli wejść. Tak. No, ale widzisz kropeczkę? Nie wyjął telefon z kieszeni. Mhm, widzę kropkę, no. Dobra, dawaj tam na górę. Wejdziemy tutaj jakoś na ten dach? Nie mam to pojęcia. Ach, cholera, jasna. Niezły trening będzie dzisiaj po tych schodach. Kiedyś się robiło lepsze rzeczy. No, domyślam się. Znając ciebie, to się domyślam. Widzowie, no akcja jak normalnie profesjonalni szpiedzy, naprawdę. Wchodzimy na jakieś dachy, mamy na gościu GPS-a, wszystko wiemy. Dalej będziemy go obserwować z dużej odległości. Nie wiem, czy to jakieś zejdziemy na dobre świecie. Czekaj, tutaj trochę zastosowania. No. Dawaj tutaj, tu powinniśmy mieć dobry widok na to. No patrz, tutaj. Idealnie. Wszystko doskonale widać. Chyba dalej siedzi w aucie, chyba czeka na kogoś. No, silnik jest chyba odpalony. Ty, podjeżdża ktoś. Widzisz to, co ja? Federalny. Dokładnie, bo no, teraz coś w ogóle ten, widać, ten blondyn, to jest on jak coś, na Patryk. Nie wiem, on się kiedyś przeformował, kiedyś, wiesz, za dzieciaka. Nie wiem, skąd to się u niego wzięło. Dobra, musimy teraz poczekać, aż się odwróci. Pytanie, po co oni się tu spotkali? Widziałeś jego twarz? No, tylko przez sekundę. No, musimy poczekać, aż będzie wracał do auta, bo tak to... No. Nie, ten jeden ma tablet, a ten drugi ma jakiś, nie wiem, jakiś teczka albo coś. O. Cholera jasna, widzę, po cholerę jasną, on się w jakiejś uliczce randomowej spotyka z jakimś agentem federalnym. O. I co, Patryk? Czekaj, nie, też, nie, w ogóle nie rozumiem, czy widzę niby jego, a też jeszcze próbuję zrozumieć, co nie robią w ogóle. Ale to jest ten twój brat, czy to nie jest twój brat? Nie wiem, człowieku, przecież co o tym wiesz. Minęło dobrych kilka lat, od kiedy my się widzieliśmy ostatni raz. No ale jest chociaż podobny? Podobieństwo jakieś jest, ale ty wiesz, to... Ja też mógłbym przejść operację plastyczną, żeby wyglądać podobnie do ciebie. Jakąś walizę ma dla niego. No się widzę, tylko jestem ciekaw, co miał w tej teczce i co ma ta z tej walizce. Na pewno nie uwierzę, że pieniądze, bo agent z agentem by się nie wymieniali. Dobra, zmywamy się stąd? Czy chcesz jeszcze pooglądać? Szczerze, no, poza tym, że nie sobie coś przekazuję, to raczej nic tu więcej nie wyciągniemy. Przyjrzyj się jeszcze, Patryk, naprawdę. Masz teraz szansę. Wyciągnął telefon. Widzisz? Widzę, no. Nie wiem, wygląda jak on, no. No widzisz? Na niej się schowamy, żeby nas nie widzieli do listy. No i co? Tak naprawdę, no, to daje nam duże, dosyć dużo, ale to nie jest teraz te 100%, nie? Czyli co? Jedyne, w co uwierzysz, to jak się z nim skonfrontujesz, rozumiem? No ale mamy jakiś inny wybór? No chyba nie mamy. No tak szczerze, wiesz, możemy się domyślać, nie wiem, śledzić go, patrzeć na jego zdjęcie i powiedzieć, że to jest on, ale tak naprawdę to, wiesz, nic tam to nie daje, poza tym, co aktualnie wiemy. No rozumiem, o co ci chodzi, no. Nie, ja bym to, myślę, widział tak, żeby to by się umówił z nim na spotkanie i trzeba by się skonfrontować z nim, jeżeli rzeczywiście on to zidentyfikować. No nic, no, będziemy jutro kombinować w takim razie.
Dobra widzowie, ja się będę na razie z wami żegnał. Mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podobał. W następnym, jak sami słyszeliście, będziemy najprawdopodobniej dochodzili do konfrontacji z Natanem. I co, myślę, że sobie zostawić lajka, suba na dole. I co, widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku. Na razie.